No moi drodzy, dzisiaj trochę szaleństwo. Spełnia się jedno z moich marzeń o pracy w destylarni. Na zmianę do 4 rano w destylarni Roger Krult będziemy destylować Calvados. Jedziemy na 3 alembiki. Prowadzimy pierwszą destylację eau de vie, efektem której jest petit eau, czyli mała woda, o stężeniu zaledwie 30% alkoholu. Jest noc, nikogo nie ma tutaj w posiadłości Roger Krult, także zapowiada się bardzo ciekawy wieczór. Opowiem wam trochę o tym, jak działa destylacja. Opowiem wam trochę o tych rzeczach, których czytamy tylko w książkach, ale nie możemy zobaczyć. No i będę pełnił taką funkcję pewnie dosyć elementarną, czyli raczej przewiduję, że dodam trochę drewna do alembika, niż czymś tutaj zarządzę. Tak czy inaczej, sytuacja jest absolutnie wyjątkowa. No i w końcu mogę zrobić coś, o czym marzyłem zawsze, także mam nadzieję, że wam też się to spodoba. Proces destylacji w destylarni Calvados Krult jest bardzo, ale to bardzo staroszkolny i choć ciężko w to uwierzyć, cały czas do opalania alembików używa się tutaj drewna. Drewno takie jest suszone przez 3 lata, aby dobrze płonęło. I niewiarygodne jest to, jak bardzo zmienia parametry destylacji, rozumiane jako temperaturę powstającego destylatu. Drewna dorzucam tutaj regularnie, bo to jedna z niewielu czynności, które mogę z łatwością wykonać, więc znam się na tym już całkiem nieźle i nauczyłem się nawet już takiego fachu i takiego triku, że otwiera się piec, patrzy się, jaki jest układ tego już spalonego drewna i do niego dopiera się kształt donawanego drwa. Nieźle, co? Jedna z rzeczy, która zdziwiła mnie najbardziej, to to, że destylacja przebiega we wręcz niewiarygodnej ciszy. Zawsze myślałem, że jest to takie miejsce, gdzie szum płynącego alkoholu zagłusza wszystko, że syczy para, że ciągle chodzą jakieś maszyny, agregaty, pompy. Natomiast tutaj czas jakby się zatrzymał. Jesteśmy no, niemalże w zupełnej ciszy. Słychać tylko bardzo delikatny szumik powoli płynącego destylatu, który jest wręcz niewiarygodnie wolno destylowany. No i to jest dla mnie takie największe zaskoczenie. Coś, czego się nie spodziewałem. Nie jest tak, że wyobrażałem sobie wcześniej, jak wygląda destylacja, jak to jest destylować, ale teraz widzę, że gdybym był w stanie zarządzać całą tą maszynerią, to pewnie miałbym sporo czasu na przemyślenia o życiu. No i tyle. Mam nadzieję, że one nie skłaniałyby mnie do podbierania eau de vie, które płynie z alembika. W tej chwili widać, że stężenie alkoholu to już mniej więcej 10%, co oznacza, że destylacja dobiega końca i poniżej 5% zawartości alkoholu ten alembik zostanie wyłączony. Ale ja oczywiście mogę spróbować. Powiem wam trochę o sprzęcie, na którym pracujemy. Tak jak wspominałem, są tutaj 3 alembiki, z czego pierwszy zbudowany był w 1901 roku. Drugi pochodzi z lat, niedokładnie wiadomo z którego roku, ale z lat poprzedzających I wojnę światową. I najmłodszy kolega jest też największy. Ten alembik pochodzi z lat 50. już XX wieku. Wszystkie są z XX. Natomiast ciekawostka całkiem zabawna związana z tym alembikiem jest taka, że on w latach 50. był naprawiany i kiedy został naprawiony, to mechanik zostawił swoją wizytówkę, na której wyraźnie widać numer telefonu. W latach 50. numery telefonu we Francji były 3-cyfrowe, więc wystarczyło wybrać 462, żeby się do niego dodzwonić. Myślę, że dzisiaj to już nie działa. Mamy tak dobrych ochroniarzy, że nie boimy się w ogóle. A podczas destylacji jest trochę takich momentów, w których można zostawić alembiki i udać się na przykład na obchód przybytku. To my postanowiliśmy to zrobić. I razem z Jean Rogerem, który jest 5. w pokoleniu właścicielem destylarni, udajemy się w nocy do magazynu z beczkami. Nie wiem, czy cokolwiek uda mi się wam pokazać. Natomiast według mnie to szaleństwo. No cóż, moi drodzy, jak widzicie, zbyt wiele tutaj nie widać. Jesteśmy w magazynie, beczki są tutaj. Stąpam bardzo ostrożnie. To są takie stare zapory. Jean Roger powiedział mi, że jego stare beczki, które mają wiele, wiele dziesięcioleci, miały taką poprzeczkę, która chroniła przed ciśnieniem i przy zrobieniu nowych beczek u bednarza zamówił identyczne, tylko po to, żeby utrzymać tradycję. Więc to są beczki, które zobaczycie tylko w Calvadosie, ale na pewno nie w przypadku leżakowania innych alkoholi. Magazyn jest ogromny, więc
Nie mogę wam go teraz pokazać, ale zabawa jest naprawdę przednia. No i moi drodzy, oczywiście myślę, że od samej pierwszej sekundy, kiedy tylko zobaczyliście, że idę do magazynu, było to dla was jasne, że nie idę tutaj się przechadzać po nic, tylko przyszedłem się tutaj napić kalwadosu. To jest moim zdaniem, jak to się brzydko mówi, proste jak drut. No i teraz słuchajcie, umówiłem się tutaj z Jean Rogerem na taką ciekawą zabawę, ponieważ zrobimy tak. Mogę wybrać losową beczkę, która mi się tylko podoba. A podoba mi się na przykład ta tutaj. I teraz my mamy tutaj ze sobą taką pipetę wielką, którą możemy pobrać próbkę z tej beczki. I oczywiście siłą rzeczy mamy ze sobą naczynia, w których możemy się tutaj napić z tej beczki. I ponieważ beczka jest nieopisana, nie wiadomo, dopiero później sprawdzimy, co w niej jest, będziemy się zastanawiać, przejdziemy trochę na angielski teraz, ale będziemy się zastanawiać, co my w ogóle pijemy. Okay, there are big glasses. This is the cask you're about to verify. No clue what's inside. I just chose it randomly from really very, very, very many casks. A lot. And let's have a look what's inside. This is the tool we're gonna use. It's made of copper. It's a little pipette. We have to wait a moment till it's full. Then you block it with a thumb. Okay, now we take it out. Okay, we have it in. So the pipette goes here. And on the other side of the barrel, it will be described, so we'll see what actually we tasted. So let's start tasting. Let's nose it first. That's nice glass. You can warm a bit the glass. Yeah. I love to do that, to close the glass with my other hand. Especially that's a little cold. What's the temperature here, you think? In the room, here in the warehouse? It'll be 15, 16, probably something like this. No more. No more. Between 14 and 16. Yeah. So it is a little coldish. It's quite cold. And after. I'd say we hit something young. It's young. Hey, I think I know what I feel, you know? You'll never guess. Apples. Are you sure? I don't know. Is it a Calvados theory? It's young. The alcohol percentage is high. It's probably quite high. It's volatile, yes. But there is no so much aggressivity. It's powerful, but not aggressive. So the alcohol is well balanced. Yes, and no complexity yet. Not yet, but it'll come with time. It's not only apples. There. Of course, not only yes. It's small sweet. Wood nuts. It's sweet. A little bit of wood. Yes. Okay, let's taste it. The fresh fruit. You have an aftertaste. Yes, you have fresh fruit, yes. Like a green apple acid. Sour apple. It's already also a little bit chocolatey, a little bit chocolatey, because it's covered by alcohol. The alcohol by volume must be high. Over 60%. I wanted to make a competition with you, but it's very hard. You have much bigger experience than this. I also say it's over 60, but not too much. Maybe 61? I say 61. 64? 64, you think? 61, 64? We will check after. We'll check, yes. It's between and I five see, and I can't years. Show it now, but I see little... like compounds, parts from the barrel, maybe some little pieces of wood and thing. Yeah. So this is definitely unchill filtered, you know? No filtration. No filtration. Directly from the barrel. Yes, I have some pieces also. Normally I don't drink at work, but this will definitely get me going through the night, you know? Nice. This is not drinking, this is learning. This is work. This is work because you're at work, you have to come and check every night if everything is okay. Every night, every hour. Check one barrel. I say every hour, you know?
Because otherwise you lose the percentage. Let's go to the other side and check what we actually drank. And were our conclusions conclusive? Or was this just mumbo jumbo tasting stuff, you know, like and I feel this because I feel this. 61% and the I say 61. I want to say it's 4 years old. I would have said a bit more, between 6 and 10, no? Mm-hmm. For you, it's so young? I don't know. I don't have such a big experience at Calvados, right. So I don't want to say I'm an expert here. And if 6, 7, 6.5. Let's go and check. So we check the nose, the flavor, we guess the age, and we guess the ABV, alcohol by volume. Let's have a look. Okay. It's young. It is young, yes. Before I say what I think, I wait till I taste. But I feel it's a little fruity. Of course, there's a lot of... I think the ABV is high. It goes up easily. It's volatile. It's over 60%. 60%? Why? Yes, I think so. But you still have the fresh fruit, you know, like green, sour apple. So it's probably a youngish thing, 60. Okay, I have to drink it. Young, but not only fruit. Wooden notes, vanilla, very small vanilla notes. Okay, the ABV is high here. We say over 60. But it's not like it's hitting me. It's not like it's destroying my tongue and everything. No, there's no aggressivity. It's no warm, aggressive. No, it's hot, warm. No aggressivity. But not aggressive. It's well balanced. So I say it's 61 point whatever. 61.4. I say 61.4. A bit more, I think. A bit more. I would say between 64 and 65. 64 and 5. We'll see. And the age? Your opinion? I don't know. It was so strong in a moment ago, but just a moment ago, but now I feel it's sweet. And it's not so young. I start to like it's it, young, you know? It's young, but it's not 2-3 young. Okay, I'll go for 5. It's 61.4, 5-year-old VSOP Calvados Roger Krult. I think that's it. I can't be wrong. What do you think? 6-7. 6-7, so you think it's a little older? 6 years, 64.7. So you think it's stronger percent. And older? Yeah. On the other side of the cask? There is the metric, so we'll see everything, exactly. All the details. We are going to check that. Let's go and check it out. Okay, so this is the barrel. So who was right? This is the ABV, right? So it's 66.1. Wow. Okay, so we're much closer than I was, which is a good thing because it's sweet. It means that the alcohol is very well hidden within the spirit. The eau de vie is nicely balanced. That's cool. What's the age? It's 2011. 6 years old. Again, closer. Well, I can't say I'm really surprised. It's not like it's your first meeting with Calvados. Okay. So that's a vintage. It's single vintage in the barrel. Yeah. Single cask. Single cask. Okay. So Jean Roger, thanks a lot. I think it's safe to say it's the most blind tasting possible, I suppose. We couldn't do more blind. That tonight in the warehouse. It couldn't be more blind. Okay, moi drodzy, to będzie ujęcie dekady. Miłośnicy alkoholi dużo czytają w książkach o destylacji o tym, jak oddziela się heads od tails, czyli początek destylacji od końca, czy głowa od ogona. I w tym wypadku wy możecie nie tylko tym poczytać, ale także to zobaczyć, ponieważ głowa, czyli pierwsza frakcja destylacji właśnie nadchodzi. Jak widzicie, jest na niej takich kożuszek, który trzeba usunąć, trzeba się go pozbyć. I teraz wizualnie, organoleptycznie, także smakiem będziemy sprawdzać to, kiedy ta frakcja tej głowy, która nie nadaje się do spożycia, ponieważ są w niej alkohole, które mają wysokie stężenie, są gryzące, nie ma jeszcze aromatów owocowych, będzie już do odcięcia.
Na razie obserwujemy ją i za chwilę zajrzymy do tego, jak ona smakuje. Ja może sobie spróbuję już od razu. Najpierw usunę te olejki z góry. Dobra, a teraz sprawdzam, jak to smakuje. No, to są tematy gryzące jeszcze takie, mocno alkoholowe. How long will we have to wait until it's good? It's not very long, a few minutes, but the important is to taste and look at the clearness of the product. So in few minutes it should be ready. Yeah. 2 minutes maybe. Moi drodzy, so are we going to look at the alcohol or only check the flavor? Actually, the alcohol, we don't mind because it's over the alcohometer, mm-hmm. but the important is the most important is the taste. The taste, okay. If you start to have fruit taste, it's okay. You can put the liquid, the alcohol, in the heart of production. If okay. it's only alcohol aggressive, you wait. So it's actually dependent on the taste of maître de chai. So the taste of the person who's running the still. Exactly. So he'll check the flavor, and when he feels it's okay, he cuts and he puts the heart into the barrel. Okay. Exactly. And in French, you don't say heart. How do you put it? Le cœur. Le cœur. Cœur de chauffe. Cœur de chauffe. So that's the heart of the situation. Okay. Sounds cool. It's good. It can be. I think it's okay. No. Is it good? Yeah, it's much more fruity, it's good. Aromatic. Yes. So are we cutting now? Yep. Let's cut. Ok. Więc teraz frakcja, która przed chwilą przechodziła do tego dzbanka, gdzie będzie poddana redestylacji, jest już w beczce i będzie zbierana jako właściwa frakcja destylacyjna. A tutaj, tak jak wspomniałem, redestylacja następuje, czyli to, co odcięliśmy przed chwilą, wlewamy z powrotem i zasilimy ten alembik jutro pewnie i będzie on przedestylowany. Tutaj dorzucenie nawet jednego drwa sporo zmienia. Bucha gorąc, naprawdę aż ciężko utrzymać mi GoPro. Ale jak widzicie, to prawda, alembiki ogrzewane są drewnem. Najbardziej staroszkolna, oldschoolowa i tradycyjna metoda. Zabieram dłoń, nie wytrzymam. A na ścianach wszystkie nagrody Calvadosu Roger Grult. Najsławniejsza jest chyba ta. Najważniejsza i najsławniejsza z 1893 roku, ale równie ważna jest ta z 2016. World's Best Calvados. Nieźle, co? A jest ich naprawdę sporo. Wytłumaczę wam szybko, jak działa destylacja alembikowa. Po prawej stronie widzicie alembik. Na dole w tym ceglanym domku, czy tej ceglanej kostce sześciennej, znajduje się dół alembika, w którym jest cydr poddawany destylacji, który ogrzany drewnem, które widzieliście już kilka razy, paruje ku górze do tej wielkiej miedzianej cebuli, z której to łabędzią szyją przedostaje się do kondensatora w postaci takiego zwoju, spirali, która to odprowadza go na chwilę na zewnątrz budynku, czyli za cały ten kompleks. Tam zimna woda chłodzi destylat, który następnie wraca i wypływa tym oto miejscem, które wyjątkowo w destylarni Roger Grult jest zupełnie otwarte, zatem mogę bez żadnego problemu sprawdzić, co tutaj się dzieje, zamoczyć palec, spróbować, jak smakuje alkohol. Dosyć wyjątkowa sytuacja, nawet powiedziałbym, naprawdę wyjątkowa. A tam wszystko to jest składowane i później trafi do beczek. No moi drodzy, to już się robi grubszy temat, jest trzecia rano, została jeszcze godzina. Ja trwam w tej robocie, podtrzymuję się tutaj cygarem, ale nie ukrywam, że to tylko dlatego, że sprawia mi to taką małą, ironiczną przyjemność, ponieważ w Szkocji wielokrotnie nie wpuszczano mnie do sali destylacyjnej z aparatem fotograficznym, nawet bez lampy błyskowej, z uwagi na niebezpieczeństwo wybuchu. Natomiast tutaj alembiki ogrzewane są żywym ogniem, więc zapalenie cygara czy papierosa przez kogoś nie stanowi żadnego problemu. No i w tym wypadku upajam się tym momentem, kpiąc w twarz wszystkim tym, którzy uważają, że zrobienie zdjęcia w sali destylacyjnej może spowodować eksplozję. I takie tam. Jest trzecie rano, wybaczcie.
Mój szef na dzisiaj właśnie powiedział mi, że jest bardzo dobry destylat w beczce. A wyczuć to można po bardzo intensywnym zapachu jabłek już teraz. I to jest prawda. Porozumiewamy się z moim przełożonym językiem francuskim oczywiście, w którym ja nie jestem królem wszechświata, no ale coś tam parlam. Także dajemy radę i rzeczywiście uczę się sporo, bo wiele rzeczy, które wydawało mi się, że wiem, okazało się, że nie wiem, a odkryłem też mnóstwo rzeczy, o których w ogóle nie miałem pojęcia. Także kompetencje wzrastają nawet w środku nocy. Trzeba zrobić szybko, bo ciepło nie może uciekać z alembika, ale te dwa muszą leżeć równo. Żar, który tu bucha, jest olbrzymi. Ale musimy dać radę. I co, nadaje się? Zostało 29 minut, walczę z tym. Ale nie jest aż tak ciężko, jak mówię, że jest. Na pewno będę to mile wspominać. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Żydłamy lewe, mętno. Se trata. Merci, au revoir. No i moi drodzy, kolejne marzenie spełnione. Czwarta rano, zmiana zakończona. Przyszedł kolejny mistrz destylacji, który zmienia mojego szefa i mnie. Idę się położyć. Dzięki, że oglądaliście. Subskrybujcie mój kanał na YouTubie. Lajkujcie mój fanpage na fejsie. I do następnej przygody.